Spotkaliśmy się z Wojtkiem tutaj na SEMKRK 21. edycji topowej konferencji poświęconej marketingowi cyfrowemu. Moim zdaniem naprawdę fantastyczna impreza i chyba Wojtka też, bo już nie pierwszy raz się... Tak, no największe zagęszczenie pozycji na metr kwadratowy w Polsce, to trzeba być, jeśli jest się w branży, to trzeba tu być. No właśnie. I a propos branży, Wojtek, bo ty już od lat się zajmujesz tymi sprawami, marketingiem cyfrowym, marketingiem w Google. Powiedz mi, twoim zdaniem, jaka jest rola szybkości wczytywania strony w ocenie tej strony przez Google? Oj, no pytanie jest mocno złożone, ale skracając to do żołnierskich słów tak zwanych, no gigantyczna. Dla mnie to jest totalny top of the top, zwłaszcza w kontekście, przynajmniej moim zdaniem, Infinite Scrolla na mobilce, który się pojawił, gdzie już tak naprawdę sama pozycja, wiadomo, ona zawsze jest ważna, ale nie aż tak ważna, chodzi o przykucie uwagi, kliknięcie, wchodzę, działa, jeżeli nie działa, to ja się od razu cofam i szukam innego rozwiązania w wynikach wyszukiwania. I dlaczego uważam, że to jest ważne? Bo ja sam tak reaguję. To nie jest stwierdzenie, o pewnie użytkownicy tak mają. Nie, ja jestem użytkownikiem. Jeżeli strona mi się ładuje długo, właściwie nie jest instant, to ja rezygnuję z tej strony. Po prostu. Szkoda czasu. Dokładnie, nie jesteś jedyny. Ja spotkałem badania Pingdoma, które też bardzo wyraźnie wiązały bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń, kiedy ktoś wchodzi na stronę i zamyka ją, nie podejmując interakcji z tą stroną, właśnie z czasem ładowania. I się okazywało, że z każdą sekundą ten bounce rate rośnie lawinowo. Tak, i co do bounce rate, to pamiętajcie, że ostatnia okazja, żeby sprawdzić ten bounce rate, bo 1 lipca GA4 i już tego nie zobaczycie, nie będziecie wiedzieli, czego ci ludzie wychodzą ze strony. Także sprawdzajcie i dbajcie o szybkość strony, naprawdę. Tak, tutaj też mała podpowiedź, że jest na szczęście inny współczynnik zaangażowania, czyli niejako odwrotność tego bounce rate, więc można się gdzieś tam posiłkować, ale trzeba pamiętać, że interpretacja jest dokładnie odwrotna niż w przypadku bounce rate. No dobra, ale pogadajmy też o innych sprawach. Szybkość już wiemy. Jest jeszcze inna taka techniczna rzecz, jak certyfikat SSL. Kiedyś mówiło się o tym dużo, teraz pytanie, czy jeszcze dzisiaj jest sens o tym rozmawiać, czy to jest wciąż coś ważnego w marketingu w Google? To znaczy, z mojej perspektywy to jest must have, zwłaszcza w e-commerce'ach, no bo już nawet pomijając kwestię rankingowania stron i tak dalej, no to podstawową rzeczą jest to, że no jest ta informacja o niezabezpieczeniu strony, no nikt na nią nie wejdzie, odbije się po prostu od komunikatu, ta strona jest niebezpieczna. A inna w ogóle ciekawostka związana z SSL-em z mojej perspektywy, no to jest piękna praca Google'a nad bezpieczeństwem nas, czyli użytkowników, bo Google ma trochę politykę mocarstwową, ma do tego prawo, ma ponad 90% rynku i gdyby oni nie powiedzieli ludziom, administratorom stron, wprowadzajcie SSL-a, to nikt by go nigdy nie wprowadził. To było trochę takie wymuszenie bezpieczeństwa groźbą spadku pozycji. W tym momencie na ranking to już wpływu dużego nie ma, bo wszyscy mają SSL, więc to nie jest współczynnik rankingowy. Ale co do kwestii bezpieczeństwa, bounce rate'ów, konwersji na stronie, powracających użytkowników, zaufania do strony, no to jest totalny must have. Tu myślę, że w ogóle nie podlega do dyskusji. Dlatego, kochani, pamiętajcie o chronieniu swojej strony przy pomocy certyfikatu SSL. Można najprościej po walidacji domeny, można, jeżeli macie e-commerce, to co Wojtek powiedział, w sklepach internetowych to jest szczególnie ważne, można rozważyć wyższe poziomy walidacji, bo jest to wtedy dodatkowa ochrona i dodatkowa wiarygodność dla kupujących. Tak, wyższe poziomy walidacji zdecydowanie, nie opierać się tylko na darmowych certyfikatach SSL, no, naprawdę one nie są turbo drogie, a to jest naprawdę bezpieczeństwo użytkowników. I serio, jeżeli wydajecie na marketing setki tysięcy złotych w ciągu roku, to wydanie naprawdę kilku tysięcy złotych na naprawdę dobre certyfikaty SSL, to jest kropla w całym tym morzu wydatków, a jest naprawdę bardzo wartościowa. Super, bardzo fajna opinia, dzięki Wojtek, a jeszcze mam kolejne pytanie do ciebie, to jest z praktyki głównie pracy w SEO, jeżeli pracujesz nad jakąś stroną, monitorujesz zazwyczaj wyniki, tak? Patrzysz, jak ona rankuje po słowach kluczowych, na których się skupiasz. Czy twoim zdaniem warto również sprawdzać strony konkurencji? Jak ważne jest to benchmarkowanie się do konkurencji w procesie SEO? Tutaj odpowiem po SEO-owemu, to zależy. Czekałeś na pewno na to, Artur? Czekałem. Tak, ale naprawdę to zależy, bo jeżeli my dopiero zaczynamy, jesteśmy małą stroną, to są nasze pierwsze ruchy w e-commerce, wiadomo, to benchmarkujmy się na najlepsze funkcjonalności sklepu i tak dalej, ale dopóki nie walczymy gdzieś tam o te topy, to benchmarkowanie nie ma aż tak dużego sensu i śledzenie tej konkurencji. Bardziej nabawimy się gdzieś w frustracji, że oni idą do góry, a my cały czas nie, ale pamiętajcie, że za tą konkurencją stoją lata walki o te pozycje.
jeżeli dojdziecie do tego poziomu, gdzie faktycznie już zaczną się bić o te ważne money keywordsy tak zwane, to wtedy no musicie to robić, badać co się dzieje i tak dalej, ale na początku skupcie się na podstawowych rzeczach do zrobienia w SEO, opisy, title, technikalia, indeksacja strony, dobry hosting, szybkie wczytywania i tak dalej, i tak dalej. A dopiero jak w ten poziom przejdziecie, myślcie o tym benchmarkowaniu, bo na początku po prostu nabijecie frustracji, a to wam nic nie da. Najpierw robota, taka u podstaw, to jest trochę tak, jeśli chcemy zebrać dobre plony, no to najpierw trzeba dobrze przeorać to pole, a dopiero potem myśleć o tym, jakie pestycydy stosować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby te plony były największe. Także najpierw orajcie pole, a potem pryskajcie gdzieś środkami na szkodniki. No super. Wojtek, wychwyciłem tą frazę, dobry hosting, więc jako firma, która świadczy usługi hostingowe, muszę cię zapytać, co to znaczy dobry? To znaczy, czym ty byś radził kierować, gdyby ktoś miał wybierać hosting, a ty byś miał tej osobie doradzić? Jakie kryteria są twoim zdaniem najważniejsze? Jeżeli ta osoba nie byłaby mocno techniczna, a myślę, że chyba o takiej kategorii tutaj możemy powiedzieć, to przede wszystkim support, bo pamiętajcie, że hosting to nie jest tylko miejsce, gdzie wrzucacie na FTP pliki strony i koniec. To jest naprawdę skomplikowany ekosystem związany z DNS-ami, właśnie z szybkością czytywania strony, no z olbrzymią ilością elementów. Jeżeli wy jesteście naprawdę początkujący w tym temacie, to support jest konieczny. Jeżeli wyłączacie do hostingu, mówicie, jakie są wasze potrzeby, jaka jest wasza strona, a nikt tam nawet nie spyta, jakiego ruchu się spodziewacie na tej stronie, to nie jest dobry wybór. Krótko mówiąc. Bardzo ci dziękuję w takim razie za te wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo, no i dobrej zabawy na sam karka. Dobrej zabawy.